Baśnie i legendy polskie. O królewnie zaklętej wrzawę. Żył sobie kiedyś stary król, który miał trzech synów. Pewnego razu wezwał ich do siebie i tak powiedział: kochani synowie, ja już jestem stary i chory, czas mi przekazać ziemię w wasze ręce. A ponieważ jest was trzech, należy wybrać jednego, który najlepiej zaopiekuje się poddanymi i królestwem. Ale jak, ojcze, wybierzesz swego następcę? Zapytał najstarszych z braci. Jutro o świcie każdy z was wyruszy w drogę, a z tej drogi minie rok. Musicie powrócić z żonami. Który z was znajdzie najlepszą żonę, ten zostanie prawowitym władcą, rzekł stary król. Ojcze, ale gdzież my mamy wyruszać? Świata nie znamy. W naszym królestwie zawsze było nam dobrze. Mamy szukać żon w obcych miejscach? Zapytał średni królewicz. Niech każdy z was stanie na najwyższej wieży i wypuści z łuku jedną strzałę. A gdzie upadnie jego strzała, tam będzie jego przeznaczenie i tam powinien szukać żony. Niech i tak będzie, rzekł najmłodszy z nich. Nazajutrz wszyscy trzej bracia udali się na wieżę, skąd mieli wystrzelić swoje strzały. Strzała najstarszego brata poleciała w stronę pałacu, skrzącego się w słońcu od przepychu. Strzała średniego poszybowała nad psie, gdzie rozciągał się widok szlacheckich dworów. Strzała najmłodszego królewicza poleciała zaś nad łąki, gdzie nie widać było nic oprócz zieleni, kwiatów i rozległego bagna. Dwaj starsi bracia wyruszyli w stronę z wielką nadzieją, że znajdą wspaniałe żony w miejscach, gdzie upadły ich strzały. Najmłodszy zaś niechętnie pożegnał się ze starym ojcem, gdyż na podmokłych łąkach nie spodziewał się znaleźć żony. Tymczasem najstarszy królewicz dotarł do bogatego pałacu, gdzie mieszkała piękna córa senatora. Poprosił ją o rękę i przyprowadził do rodzinnego zamku już jaką żonę. Średni królewicz pojął za żonę piękną pannę szlachciankę i też wrócił do zamku. A najmłodszy z braci błąkał się po bezkresnych łąkach, bo nie mógł znaleźć swojej strzały. W końcu dotarł na brzeg ogromnego bagna. Ujrzał tam swą strzałę, na której siedziała żaba. Królewicz zapłakał głośno, myśląc, że stracił szansę na objęcie królestwa. Lecz nagle usłyszał głos żabki. Czemu płaczesz, królewiczu? Płaczę, bo nie znalazłem żony, a bez żony nie mam po co wracać do zamku, rzekł chłopak ze smutkiem. A czy nie tam miała czekać twoja przyszła żona, gdzie upadnie twoja strzała? Tak miało być, nie inaczej, ale czy to możliwe, by moim przeznaczeniem była żaba? Weź mnie za żonę, a przekonasz się, że lepszej nie mógłbyś znaleźć. Jakże to? Mam wrócić do domu z żabą? Moi bracia pewnie wzięli piękne księżniczki za żony, a co ja powiem królowi? Jak ja ciebie pokażę we dworze? Zrobisz jak zechcesz, królewiczu, ale chyba lepiej wrócić do zamku z żabą, niż błąkać się samotnie po łąkach i bagnach, rzekła żaba. Widzę, że nie brakuje ci mądrości, droga żabko, powiedział królewicz po namyśle. Chyba tak zrobię, jak mówisz. Cóż mi innego pozostało? I królewicz wrócił do zamku z żabą w kieszeni, nikomu jej nie pokazując. Zamieszkała w jego komnatach, a on wszystkim mówił, że jego żona jest księżniczką z dalekich krajów, która nie życzy sobie, by inni ją oglądali. Następnego dnia król wezwał swych synów do siebie i każdego z nich zapytał, czy są zadowoleni ze swoich żon.
Ja pojąłem za żonę córkę senatora. Jest piękna i mądra, powiedział najstarszy królewicz. A ja pojąłem za żonę szlachciankę, która też jest piękna i mądra, powiedział średni królewicz. A ja pojąłem za żonę księżniczkę z dalekich krajów. Jest równie piękna i mądra, jak żony moich braci, powiedział najmłodszy królewicz. To wspaniale, moi synowie. Teraz nadszedł czas, by przekonać się, która z moich pięknych synowych nadaje się na żonę władcy. Pierwszym zadaniem każdej z nich będzie utkanie dywanu. Dywany przyniesiecie mi jutro o świcie. Zobaczymy, która z żon poradzi sobie z tym najlepiej, rzekł stary król i odesłał synów. Kiedy najmłodszy z braci wrócił do swej komnaty, znów w jego oczach pojawiły się łzy. Czemu płaczesz, królewiczu? Zapytała żaba. Płaczę, bo król wydał rozkaz, aby żony każdego z braci utkały najpiękniejszym dywanem, jaki zdołają. A żaby tego nie potrafią, rzekł chłopak ze smutkiem. Nie smuć się, mój drogi, idź spać, a ja się wszystkim zajmę. Królewicz położył się więc pełen złych przeczuć, a kiedy zasnął, żaba wskoczyła na okno i zawołała piękne panny. W komnacie natychmiast zjawiło się 7 dziewcząt. Przyniosły kosztowne wełny i krosna. Zabrały się do pracy i zanim zeszło słońce, utkały dywan. Kiedy królewicz się zbudził, już ich nie było. Zobaczył tylko tak piękny dywan, jakiego nigdy dotąd nie widział. Nazajutrz wszyscy trzej bracia zjawili się przed obliczem ojca z pięknymi dywanami. Widać było, że każda z żon postarała się wykonać swe zadania jak najlepiej. Jednak król wybrał dywan najmłodszego z braci. Chwalił jego wzór i delikatną, puszystą wełnę. Teraz czas na kolejne zadanie, powiedział ojciec. Niech każda z żon upiecze mi pieróg. Wygra ta, której pieróg będzie najsmaczniejszy. Bracia wrócili do swych komnat. Najmłodszy z nich nie był już taki smutny. Pochwalił żabę za jej dywan i opowiedział jej, że dwaj bracia również przynieśli królowi piękne dywany. Lecz teraz przed tobą trudniejsze zadanie, bo król wydał rozkaz, aby żony każdego z braci upiekli najsmaczniejszy pieróg, jaki zdołają. A żaby tego nie potrafią, rzekł chłopak ze smutkiem. Nie smuć się, mój drogi. Idź spać, a ja się wszystkim zajmę. Królewicz położył się, a kiedy zasnął, żaba wskoczyła na okno i zawołała piękne panny i znów w komnacie zjawiło się 7 dziewcząt. Przyniosły najlepszą mąkę, przyprawy i różne smakowite kąski. Znów zabrały się ochoczo do pracy i zanim zeszło słońce, upiekły pieróg. Kiedy królewicz się zbudził, już ich nie było. Zobaczył tylko ogromny pieróg, którego aromat rozchodził się po całej komnacie. Następnego dnia wszyscy trzej bracia pojawili się przed obliczem króla. Każdy z nich miał koszyk z ogromnym pierogiem. Król spróbował po kawałku każdego, jednak wybrał pieróg najmłodszego z braci. Chwalił wspaniały smak, nadzienia i pulchne ciasto. Królewicz wrócił do żaby i powiedział jej, że znów wywiązała się z zadania, najlepiej ze wszystkich żon. A kiedy tak rozmawiali przed drzwiami ich komnaty, pojawił się królewski posłaniec. Ogłosił, że król urządza przyjęcie, na które zaprasza swych synów i synowe. Królewicz bardzo się zasmucił i siedział bez słowa, nie wiedząc, co robić. Nie smuć się, mój drogi, idź na przyjęcie sam, a ja przybędę później, rzekła do niej żaba. To niemożliwe, żaba nie może iść na przyjęcie, rzekł zrozpaczony królewicz.
Muszę zdradzić ci mój sekret, powiedziała żaba. Jestem prawdziwą królewną, córką królowej Światowidy. Niestety zła czarownica rzuciła na mnie czar. Muszę żyć w żabiej skórze, dopóki czarownica żyje. Zaufaj mi, czy zawiodłam cię, tkając dywan lub piekąc pieru? Nie, nie zawiodłaś mnie. Przeciwnie, sprawiłeś, że to ja mam największą szansę na władanie królestwem, rzekł zastydzony chłopak. Nie, nie stracisz tej szansy, obiecuję ci, powiedziała żaba. Kiedy będziesz na przyjęciu, zacznie padać deszcz. Powiesz wtedy, że twoja żona właśnie się kąpie. Potem pojawi się błyskawica, wtedy powiesz, że twoja żona już się ubiera. A kiedy zagrzmi, oznajmisz, że twoja żona już zaraz nadejdzie. Tak też się stało. Zaraz po tym, jak zagrzmiało u boku najmłodszego królewicza, pojawiła się tak piękna królewna, że wszystkim zaparło dech w piersiach. A podczas przyjęcia królewicz zwierzył się ze wszystkiego królowi, opowiedział mu o królewnej, o królewnie zaklętej w żabę. Król natychmiast kazał wracać synowi do komnaty i spalić żabią skórkę, pozostawioną tam przez jego żonę. Królewicz tak właśnie zrobił, a kiedy wieczorem królewna nie znalazła żabiej skórki, zaczęła płakać. Królewicz opowiedział jej, co zrobił, a ona zamieniona w kaczkę wyfurnęła przez okno. Królewicz długo szukał swej żony na próżno, nigdzie jej nie było. W końcu trafił do chatki stojącej na kurzej nóżce. Mieszkała tam Baba Jaga. Królewicz opowiedział jej całą historię, a ona obiecała mu pomóc. Kaczka, której szukasz, często przylatuje do mnie na okienko. Poczekaj na nią, a gdy przyleci, złap ją i nie puszczaj, dopóki nie przybierze postaci wrzeciona. Wtedy wrzeciono złam na pół, poradziła mu Baba Jaga. Królewicz czekał cierpliwie na kaczkę, a kiedy przyleciała, złapał ją, lecz gdy przybrała postać węża, wyśliznęła się z jego rąk i uciekła. Królewicz czekał więc dalej. Nazajutrz kaczka znów się pojawiła i tym razem królewicz ją złapał, ale i tym razem mu umknęła, zamieniając się w śliską rybę. Następnego dnia, kiedy królewicz znów złapał kaczkę, dopóty ją mocno ściskał, dopóki nie zamieniła się we wrzecioną. Wtedy złamał je na pół, a jego oczom ukazała się znów ta sama piękna królewna, którą widział na przyjęciu. Teraz już na zawsze pozostanę królewną, bo zły czar prysł, rzekła dziewczyna. A kiedy przyszli przed chatkę, przed nimi pojawił się most, którym dotarli prosto do zamku starego króla. Królewicz objął panowanie w królestwie i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec.